Gdy Naasón został aresztowany, przeczytałam zarzuty. Dokładnie to przydarzyło się mnie. Jak mogłam tego nie widzieć? Czemu inni to dostrzegli, a ja nie? Zamiast więc winić oprawcę, czyli Samuela Joaquina, winiłam siebie za nieprzestrzeganie zasad mojego ojca. Uczył mnie on, by nie grzeszyć i nie dać się zwieść. Nie nauczył mnie jednak, jak nie dać się zwieść słudze Bożemu.